kontestacja. I witamy w nowym roku, audycja Freedomia, 3 stycznia, 21.07, z tej strony Karol Malczyk, a z drugiej strony tradycyjnie Sławek Muturi opowie o podróżach, a raczej o podróży dookoła świata. Witaj, Sławku. Cześć Karol, witam was wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę z wami rozpocząć nowy, kolejny rok audycji Freedomia na kontestacji. Bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli się spotkać, no nie wiem ile razy dokładnie, ale powiedzmy co najmniej jest kilkadziesiąt, o ile oczywiście będziecie tym zainteresowani. I dzisiaj chciałbym zaproponować wspólną podróż dookoła świata. Jakby takich podróży już odbyliśmy kilka, więc zasada jest prosta. Ja wybieram miejsce, w którym zaczynamy. No i później jak powiedzmy, nie wiem, chcecie usłyszeć o jakimś kolejnym miejscu, to od tego miejsca jedziemy albo na południe, albo na zachód czy wschód i później będziemy kontynuować dalej jakieś tam kolejne miejsca aż do godziny 22. Więc mam nadzieję, że jest tam was na tyle osób zainteresowanych tym, co tutaj, o czym będzie mowa, że jakoś pomożecie mi poprowadzić tą audycję dalej. I dzisiaj chciałem rozpocząć nasze wspólne podróżowanie od, no można powiedzieć, prawie antypodów Polski. Pomimo, że pogoda jest całkiem nie najgorsza, muszę to nawet przyznać ja, który bardzo nienawidzi zimy, ale niedawno wróciłem, powiedzmy, no prawie, że z tropików, z Wysp Kanaryjskich i bardzo się obawiałem momentu wyjścia z samolotu na Okęciu, ale okazało się, że ku mojemu dużemu zaskoczeniu, że jest dużo cieplej niż było 2 tygodnie wcześniej, czy tam powiedzmy ileś czasu wcześniej, jak wyjeżdżałem, że właściwie można powiedzieć, że no przynajmniej mam taką nadzieję, że zima się już skończyła, tak, i że przynajmniej w Warszawie czy w dużych miastach w Polsce już nie będziemy po prostu w tym roku widzieć więcej śniegu. Więc takie jest moje życzenie noworoczne. Natomiast, czyli tak, mimo że powiedzmy no nie ma tej zimy takiej bardzo ostrej, no ale jednak zima jest dosyć chłodno, to proponuję, żebyśmy zaczęli na antypodach, gdzie jest zupełnie bardzo ciepło przez cały rok. Nie ma tam kłopotów z odśnieżaniem samochodu, z rękawiczkami, szalikami i tego typu innymi atrakcjami. I to będzie Palau. Palau, czyli Mikronezja, czyli grupa takich malutkich wysepek, gdzieś tak powiedzmy, no, mówimy o rejonie Pacyfiku, południowego Pacyfiku, na południe od Japonii, na wschód od Filipin i powiedzmy tak na północ od Australii. To jest mniej więcej ten region, o którym mówimy. Właściwie cały ten region wysepek południowego Pacyfiku dzieli się na 3 takie, no nie wiem jak to nazwać, grupy wysp. Mikronezja, czyli te malutkie wysepki, to jest jedna, ale obok niej sąsiaduje z Melanezją, czyli z tak zwaną czarną jakby Azją. To są takie wyspy jak Papua Nowa Gwinea, czy Fidżi, czy Nowa Kaledonia, która powiedzmy technicznie rzecz biorąc chyba jest, jeśli się nie mylę, w Unii Europejskiej, tak, bo to jest terytorium zamorskie Francji. Jest jeszcze tam chyba Vanuatu. Tutaj mogę się trochę mylić, bo powiedzmy, no nie wiem dokładnie, gdzie się kończy jedna, a gdzie druga z tych grup wysp, ale wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy w tym samym obszarze Melanezji i tam chyba jeszcze Wyspy Salomona, a później jeszcze bardziej na wschód, chociaż to już jest po drugiej stronie linii graniczącej daty, więc można powiedzieć, że to jest w sumie paradoksalnie jakby na zachód od Polski, to są Wyspy Polinezji. Polinezja, czyli po prostu dużo wysp, tak? Poli, mnogo, bardzo dużo wysp. I to są takie, powiedzmy, wyspy no, różnej wielkości, ale zaczynają się mniej więcej, to jest taki trójkąt, który zaczyna się od Nowej Zelandii. Na czubku tego trójkąta są Hawaje, bo Hawaje też należą do Polinezji. Zresztą w ogóle są bardzo podobne, ludzie są bardzo podobni do siebie, języki, jakby powiedzmy wierzenia, tradycje, tańce i tak dalej w całym tym regionie.
Więc na górze tego czubka piramidy trójkąta są Hawaje, a później na prawym dolnym rogu to jest Tahiti, czyli powiedzmy Polinezja francuska, a między nimi jeszcze są takie tam Tonga czy Samoa. A nie, może Tahiti nie jest w samym rogu, bo chyba jeszcze Rapa Nui się do Polinezji zalicza. Rapa Nui, czyli Wyspa Wielkanocna. Tak, czyli to jest Polinezja. Ale dzisiaj mówimy o Mikronezji, czyli z kolei to są takie malutkie wysepki zjednoczone, nie wiem jak to się nazywa, Federated States, czyli zjednoczone stany, federalne stany Mikronezji, czyli cała grupa jakby powiedzmy wysp takich koralowych, czy też wysp atoli. Tak? Bardzo dużo tam jest takich atoli, większych, mniejszych. Czyli tam mamy na przykład Kiribati, czyli państwo, które pierwsze obchodzi nowy rok, pierwsze wchodzi jakby powiedzmy w nowy rok, co roku, regularnie. Czy wyspy należące do Stanów, takie jak wyspy Marianny Północnej, czy Guam, czy Nauru, o którym już kiedyś opowiadałem w kontestacji, czy wyspy Marszala. Więc to są takie luźno powiązane ze sobą wysepki, jest ich dosyć dużo, są malutkie, najczęściej właśnie to są powiedzmy atole, czyli bardzo tak, bo wiecie jak atol powstaje, tak? To jest wulkan pod wodą, później wybucha, to znaczy tworzy się jakiś stożek, ale powiedzmy ten stożek się zapada do środka i właściwie nad powierzchnię wody wystaje tylko taki cienki, powiedzmy wianuszek, najczęściej okrągły, malutkich wysepek, tak? Czyli czubków jakby tej kaldery, która powstaje po wulkanie. I takie malutkie wysepki, powiedzmy naciągnięte jakby na koraliki, tak? Które tworzą coś w rodzaju naszyjnika wysp. Palau ma chyba, z tego co pamiętam, powiedzmy jakąś jedną dużą wyspę, na której jest stolica, Koror, ale też jakieś atole, a oprócz tego jeszcze ma setki takich dziwnych form, nie wiem właściwie z czego one wynikają. To są takie malutkie wysepki ze skały. W sumie nie są jakoś tak powiązane ze sobą. Wyglądają trochę chaotycznie, tak? Po prostu jest kupa wysepek różnych kształtów, nie tworzą jakiejś jednej wspólnego, powiedzmy, łańcuszka. I właśnie tam w Palau, zresztą w Palau byłem tylko raz, ale pamiętam tę wizytę, wryła mi się w pamięć, dlatego że to jest ogólnie, powiedzmy, dosyć mało, tam nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszka w sumie w całym Palau, więc to naprawdę bardzo mało. Więc jak się tam ląduje, to życie jest takie bardzo powolutku, nikt się nie śpieszy, ma się wrażenie, że każdy każdego zna, taka trochę jakby wioska, ale oczywiście tam przyjeżdża sporo turystów i głównie to są nurkowie. Ja w sumie to nawet nie kojarzyłem jakoś Palau specjalnie z nurkowaniem, ale pamiętam, że jak się tam wybierałem, to jedna z moich koleżanek, z którą wówczas pracowałem w Andersenie, jakby była bardzo podniecona, że akurat jadę do Palau, bo ona mi powiedziała, to od niej się dowiedziałem, że Palau to jest taka po prostu mekka dla nurków, tak? To jest jedno z tych miejsc, do których wszyscy nurkowie chcą dotrzeć i tam móc nurkować i zobaczyć przede wszystkim takie, tak, jest coś takiego, co chyba się nazywa jakaś Big Fall, czy Big Blue, czy jakby tego typu rzeczy, ale chodzi o to, że jest rafa koralowa, która powiedzmy jest tam gdzieś wysoko, czy płytko pod poziomem wody i nagle jest po prostu taka pionowa, bardzo wysoka pionowa ściana, gdzie ci nurkowie powiedzmy schodzą na coraz większe głębokości, widzą różne rodzaje ryb i tam powiedzmy jakieś inne formacje. Ale ponieważ ja wtedy nie potrafiłem jeszcze nurkować, jakoś nigdy wcześniej tego nie próbowałem i tak naprawdę trochę się bałem, bo kiedyś jak byłem dzieckiem, to zdarzyło mi się po prostu tonąć. Jakoś tak czułem zawsze bardzo duży respekt do wody. Trochę pływam i jakby okej, okay, ale powiedzmy nurkowanie, to czułem, że to trochę jest ekstremalne dla mnie. No, niedawno tam spróbowałem i jakoś polubiłem. Natomiast wtedy wybrałem się tylko na snorkling. Czyli wypłynęliśmy w morze,
pośród tych setek takich malutkich wysepek tropikalnych i wszyscy byli przygotowani jakby do nurkowania, czyli tam przygotowywali, wchodzili w te pianki, tam przygotowywali, sprawdzali jeszcze butle, no i wymieniali się doświadczeniami. I to była, powiedzmy, taka grupa, nie wiem ile tam było osób, kilkanaście, z różnych krajów, bo to powiedzmy Niemcy, Szwajcarzy, tam Amerykanie, Kanadyjczycy, z Australii, no powiedzmy taka zupełna zbieranina. I zaczęli rozmawiać, bo widać, że to byli powiedzmy tacy, no nie wiem czy zawodowi, tak można to określić, ale w każdym razie no tacy oddani nurkowie, tak zapaleni, więc nurkowali już tam w różnych wodach, w różnych rafach na świecie. I tutaj wychwyciłem z ich rozmowy, że właściwie część z nich już miała okazję widzieć rekina nurkując, a część jeszcze nie. I ku mojemu zaskoczeniu, to znaczy to właśnie ci, którzy nie mieli okazji widzieć rekina podczas nurkowania, zazdrościli tym, którzy mieli okazję. Więc najpierw to tak myślałem, że oni po prostu tak sobie żartują trochę, podpuszczają mnie, tak? Chcą zobaczyć, jaka jest moja reakcja. Ale ja jakoś, powiedzmy tak, starałem się nie reagować, nie okazywać strachu, ale przekonałem się, że to w ogóle nie o mnie chodzi. To znaczy, Sławek, w ogóle zapomnij, że jesteś w centrum świata, po prostu, wiesz, to znaczy, oni mówią naprawdę, autentycznie są podekscytowani możliwością spotkania rekina. Bo co się okazało, ten przewodnik, nie wiem, ten dive master, czy jak to tam się fachowo nazywa, jakby też mówił o tym, że właśnie tutaj, słuchajcie, nie przejmujcie się, jak nawet dwa razy już tutaj nurkowaliście, nie było rekina, to będzie, bo my tutaj jesteśmy na obszarze, który został, powiedzmy, jako jeden z pierwszych chyba na świecie, zadeklarowany takim sanktuarium dla rekinów, tak? I wprawdzie ucieszyłem się, że to sanktuarium to ma wielkość, powiedzmy tak, terytorium Francji, z tego co pamiętam. Więc to nie było tak, że wskakujemy do jakiegoś małego basenu wypełnionego rekinami, tak? Ale no, muszę powiedzieć, że trochę na początku się bałem, ale ponieważ płynęliśmy no, już dobrą godzinę w to morze, no więc jakby przekonałem się, że może jednak, słuchając ich oczywiście, jakoś przekonałem się, że może te rekiny, to spotkanie z rekinem to nie od razu oznacza śmierć, tak? Tak jak przedtem myślałem. No więc jakoś trochę mnie uspokoiła ta ich dyskusja i całe szczęście, że ona się odbyła. Dlaczego? Dlatego, że jak oni wskoczyli do wody, bo najpierw oni tam wskakiwali po kolei, a potem mi pozwolono jakby tam wskoczyć z tym swoim, powiedzmy tam, płetwami i maską i rurką do oddychania, do snorkelingu, to wskoczyłem za nimi. No i początkowo ich widziałem, to znaczy widziałem tam, no nie może nie wszystkich, ale jakoś tam grupkę widziałem i tam niektórzy płynęli w jedną stronę, niektórzy w drugą. Zlokalizowałem tę ścianę i widziałem, że niektórzy rzeczywiście zaczynają po tej ścianie, jakby powiedzmy, czy wzdłuż tej ściany, obok tej ściany schodzić coraz głębiej, aż ich w końcu straciłem z wzroku. No i w końcu właściwie wszyscy mi zniknęli z pola widzenia. No i ja tam sobie pływałem, to znaczy naprawdę bardzo dużo tam było tych ryb i w ogóle było super kolorowo i tak dalej. I nagle w którymś momencie, kurczę, patrzę gdzieś tam kątem oka, z boku, nade mną, czy obok mnie, no trudno mi było powiedzieć jak, ale nagle przepływa coś dużego. Więc, no nie wiem, serce mi stanęło, jakoś naprawdę bardzo się przestraszyłem, no ale tak, kurczę, zamarłem i tak odwracam się delikatnie, patrzę, to duże coś, co płynie po prostu obok mnie tuż, to okazało się, że to na szczęście jest taki ogromny żółw, tak? Więc no dobra, to znaczy chyba żółw nie będzie mnie atakował, więc zobaczyłem potem jeszcze drugiego, super zadowolony, ale jednak byłem trochę zmartwiony i wypłynąłem na powierzchnię, czy znaczy cały czas byłem na powierzchni, tak? Ale powiedzmy, no, podniosłem głowę z ponad wody i chciałem zlokalizować łódkę, która nas tam przywiozła. I tej łódki nie było. Mówię, kurczę, gdzie ta łódka? To znaczy, gdzieś popłynął, tak? A wiecie, jak się jest na otwartym morzu, znaczy to było otwarte morze, ale tam wokół było też bardzo dużo wysp, tak? I takich malutkich. I właściwie ja po prostu straciłem orientację, gdzie jest ta główna wyspa. Zresztą no, ona była tam godzinę drogi oddalona. A te wszystkie malutkie wyspy są po prostu wyglądały dla mnie identyczne, żadna z nich nie była zamieszkana. Więc tak mówię, o kurczę, no to nas tutaj zostawił, to nieźle. No ale nic, dalej sobie pływam. W międzyczasie już straciłem jakby orientację i
i nie wiedziałem już, gdzie dokładnie jest ta ściana, bo na początku to myślałem, żeby trzymać się tej ściany i jakby tak powiedzmy, no z tej ściany powiedzmy sobie pływać, żeby mniej więcej wiedzieć co i jak, teraz nie ma łódki, no ale nic, dalej sobie tam snorkuluję i po chwili zobaczyłem rekina, a nawet dwa. I to już nie była mowa o żadnej pomyłce, tak? One były dosyć głęboko pode mną. Powiedzmy, tam była kawałek takiej piaszczystego dna i widziałem je bardzo wyraźnie. To znaczy, one tak, nie wiem, jakby powoli płynęły, czy nawet jakby tak przystanęły, to znaczy, więc no nie były w żaden sposób jakoś agresywnie nastawione. Nie było w ogóle jakby widać tego. Ale gdyby nie te opowieści, które jakby powiedzmy oni tam roztrząsali i pocieszali się, że może uda im się zobaczyć rekina przy trzecim podejściu, to nie wiem, co ja bym narobił sobie tam w gacie, tak, ale no dzięki tym opowieściom byłem troszkę spokojniejszy, aczkolwiek no przyznam, że wtedy już naprawdę zacząłem tej łódki szukać, tak, no i tej łódki nie było. Kurczę. No więc ja, okej, dobra, no żeby nie panikować, to znaczy starałem się wypłynąć gdzieś, gdzie była woda po prostu bardziej płytka, tak? Gdzie byłem bliżej jakby tych raf, tej rafy koralowej. Ale jak przypłynęła ta łódka, po jakimś czasie, to nie wiem, to pewnie z pół godziny, może nawet dłużej trwało, to naprawdę strasznie ochrzaniłem tego dive mastera, czy tam powiedzmy tego operatora łódki, no już nie wiem, kto to tam był, ale po prostu, gdzie ty byłeś? Co to znaczy, wiesz, zostawiasz nas tutaj, wiesz, na środku, tralala, rekiny były. I tak z takim wyrzutem do niego mówię, on, naprawdę widziałeś rekiny? Kurczę, ale jesteś farciarz, pierwszy raz tutaj snorkling, wiesz, tamci szukają rekiny, a ty widziałeś, wiesz, po prostu myślał, że ja go w ogóle podziękuję mu, że ja widziałem te rekiny, tak. No, daleko mi było od dziękowania, ale ta sytuacja miała też swoją dobrą stronę, dlatego że no ewidentnie temu powiedzmy właścicielowi łódki, czy tam powiedzmy operatorowi, kapitanowi łodzi, o tak nazwijmy, chyba fachowo, kapitanowi się zrobiło trochę głupio, że mnie tak zostawił. W zamian za to, jakby jako rekompensatę, zrobiliśmy coś, co było ponad normą w tej wycieczce. To znaczy, no bo to była wycieczka tam na ileś godzin nurkowania, tam jakiś lunch po drodze i coś tam. Natomiast jeszcze po południu, po lunchu, tam były jakieś jedno czy dwa jeszcze zejścia, a potem popłynęliśmy na taką wysepkę, no powiedzmy, że to było po drodze, trudno mi powiedzieć, tak, ale na jedną z tych wysp takich skalnych popłynęliśmy, dopłynęliśmy do niej, wyszliśmy na brzeg i tam powiedzieli nam, żebyśmy wzięli tylko maski, bez butli chyba. No mnie to jakby tam nie dotyczyło, ja i tak butli nie miałem. I tylko, że na snorkling idziemy, tak? Nad jezioro. I część ludzi już była nad tym jeziorem, a część nie, no i ja też nie. I to było właściwie tak specjalnie dla mnie, tak? On zresztą tak to nazwał, że tutaj specjalnie dla naszego snorklisty, który się tam przestraszył, bo zobaczył rekiny. No wszyscy oczywiście, bo część ludzi akurat tego razu znowu widziała rekiny, niektórzy nie, więc jakby go gratulowali mi, farta, no ja dziękuję. I w każdym razie, no, żeby mnie udobruchać, zabrał nas na tę wysepkę. I słuchajcie, i to była wysepka, gdzie okej, dopłynęliśmy, wyszliśmy z łódki, weszliśmy na brzeg i potem tak, trzeba było wejść i ta wysepka porośnięta lasem, tak? Więc przez las trzeba było przebrnąć pod górkę, wejść, no nie wiem, ile tam górka miała metrów, powiedzmy, no nie wiem, ze 100 czy 200, no trudno mi tak precyzyjnie powiedzieć. Bo właściwie jak wylądowaliśmy, to nie było widać tej góry, tak? To cały czas się wspinaliśmy i to była porośnięta. Zresztą wiecie, w takich tropikalnych miejscach, nie wiem na ile tam chodziliście, ale i tam sporo pada, jest ten rosa, więc tam chodzi się po takiej glinie, nawet dosyć ciężko jest. Robi się tam dwa kroki w górę i tam się ślizga pół kroku w dół. No ale w końcu tam się wczłapaliśmy na górę i to by nie był jeszcze koniec, bo trzeba by było jeszcze zejść w dół. Tak? Już w dół na szczęście nie powiedzmy do poziomu morza, tylko tam powiedzmy nie wiem, 20 metrów w dół czy coś takiego i tam było jezioro. Okay? I to był cel jakby tej naszej wycieczki, drugiej części wycieczki i w tym jeziorze powiedziano nam, że są meduzy. Okay? Że jest ogromna kolonia meduz, no to ja tak kurczę meduzy, no nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać. Ale jakoś kojarzyłem, że meduzy to są, no nie do końca muszą być bezpieczne, tak? Że mogą jakoś tam ukłuć
i niektóre ukłucia, to znaczy to może być tylko tyle, że swędzi, trzeba się podrapać, ale niektóre mogą być poważniejsze, że coś może zacząć jakiś miejscowy paraliż albo w ogóle śmierć, tak? No ale ten przewodnik nas zapewniał, że ponieważ te meduzy żyją w tym jeziorze same, nie mają tam żadnych wrogów, więc one straciły jakby, powiedzmy, tę toksyczność, tak? Że po prostu to drogą ewolucji nie było im potrzebne, więc one są totalnie bezpieczne, możemy ich dotykać, tam, nie wiem, przytulać się, tak? No i słuchajcie, weszliśmy na brzeg tego jeziora, założyliśmy płetwy, tam maskę, no wypływam. I miało tych meduz być dużo, tak? No, płynę tam minutę, dwie, trzy, to znaczy ani jednej nie widziałem, tak? Do tej pory. Patrzę, jak inni, no też płyną na razie, tak? Płyniemy, płyniemy, płyniemy. I słuchajcie, nagle po prostu zrobiła się, tak, ściana. Po prostu, no, taka ściana jak w domu macie, tak? Czy gdzie tam w tej chwili jesteście? No, prawie że twarda ściana, pionowa, prosta, dokładnie szczelnie zapełniona po prostu tymi meduzami, tak? I co się okazało, bo jakby mówię, kurczę, w ogóle ich nie było, teraz nagle jest ich tak dużo, bo co się okazało, że te meduzy, jakoś, no ja tego nie wiedziałem, może dla was to jest oczywista sprawa, ale one wolą ciepłą wodę. Nie wiem, czy to chodzi o ciepłą wodę, czy to chodzi o promienie słońca. W każdym razie my zaczęliśmy od tej strony jeziora, które było zasłonięte, słońce tam nie dochodziło, bo po prostu, wiecie, no był ten stożek jeszcze nad nami, tak? I zasłaniał, jakby, no nie, to jest, promienie słońca nie dochodziły bezpośrednio do tafli jeziora w tym momencie. Ale jak wypłynęliśmy na środek tego jeziora, no to tam już słońce było, tak? No i tam te meduzy się po prostu skoncentrowały, tak? I naprawdę, to było ich tak ogromnie dużo, że to wyglądało jak po prostu taka ściana. No i teraz, okej, okay, to znaczy, co z tym zrobić? No to fajnie, ja tak sobie oglądałem, ale ktoś, kto był za mną, po prostu wpłynął w tę ścianę, tak? Znaczy, tam obok mnie. Więc, no więc ja też, to znaczy, no dobra, tylko nam uprzedzono nas, żebyśmy nie robili żadnych takich gwałtownych ruchów, czy nawet, nie wiem, chyba... Zaraz, czy w ogóle nie musieliśmy chyba nawet zostawić płetwy, że nie wolno było z płetwami, albo było tak, że trzeba było te płetwy zostawić, albo nas uprzedzano, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów tymi płetwami, tak? Żeby po prostu tych meduz nie uszkodzić. Bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, co to jest meduza, tak? To, bo tak opowiadam o nich, a może część osób nie wie. Chociaż dzisiaj, jak jest tam Wikipedia i tak dalej, to pewnie sobie możecie wejść i sprawdzić, nawet jak nie jesteście pewni. To po angielsku to jest jellyfish. I to jest ogólnie coś takiego jakby, tak jakby grzybek, tak? Jest kapelusz, jest noga i teraz te meduzy są w kształcie właśnie takich grzybków, powiedzmy pieczarek czy tam jakichś innych. I teraz ten kapelusz im służy, oni go rozkładają albo ściskają, więc on nie ma cały czas tej samej wielkości. I tak samo tam i ten ruch, powiedzmy, tego kapelusza powoduje, że one się w ogóle ruszają, tak, w tej wodzie, że mogą się ruszyć. A z kolei ta noga to też się, powiedzmy, zwiera w sobie i rozszerza, to znaczy to też powoduje, że jakby się posuwają do przodu, a z drugiej strony to chyba tym akurat tą nogą, tak, no wiem, że mówię to bardzo niefachowo, ale to tą nogą jakby też polują, tak, czy powiedzmy jakoś zdobywają pożywienie. Więc tych meduz było tam naprawdę, no nie wiem, trudno mi powiedzieć ile, tak, ale to setki tysięcy to chyba mało, to było miliony. I większość z nich była taka, powiedzmy, biała, koloru białego, albo wręcz przezroczyste, takie, powiedzmy, biało-przezroczyste, a od czasu do czasu trafiały się takie żółtawe bardziej. Te kapelusze były takie bardziej żółtawe. I słuchajcie, były niektóre duże, gdzie, powiedzmy, no nie wiem, ten kapelusz, powiedzmy, był tak na wielkości pięści, albo nawet dwóch pięści, tak jak patrzę sobie teraz, więc takie, nie wiem, tam 15 centymetrów, powiedzmy, od jednego brzegu do drugiego, a niektóre były po prostu maciupeńkie, to znaczy, no takie, no, nie wiem,
mniejsze od jednogroszówki, tak? Więc to było po prostu naprawdę niesamowite. I rzeczywiście one w ogóle, no, nie sposób było ich nie dotknąć, tak? To znaczy, no, po prostu to było ich tak dużo, że to było niemożliwe, żeby ich nie dotykać. I czuło się takie, powiedzmy, no, nie wiem do czego to porównać, ale dotknięcie takiej jakby kisielu, budyniu, no nie wiem, czegoś takiego. Natomiast w ogóle żadnego bólu, czy tam jakiegoś łaskotania, czy czegokolwiek. Może troszkę łaskotania, no zależy gdzie to dotykało, tak? Ale mój przede wszystkim problem był taki, że ja się bałem w ogóle oddychać tą rurką, przez tą rurkę, tak? Bo czułem, że jakbym miał jakąś tam dziurkę gdzieś, to ja bym niechcący połykał w ogóle te meduzy, te najmniejsze, tak? Więc naprawdę to było po prostu niesamowite doświadczenie dla mnie. I w sumie trochę się najadłem strachu jakby na początku. Ale później to jakby ten strach krótko trwał, a radość przede wszystkim jakby z tych meduz. Oczywiście też samo zobaczenie tej ściany i powiedzmy tej rafy i no jakby powiedzmy no zmierzenie się ze swoim strachem przed rekinem też było niesamowitym przeżyciem. Także no dobra, słuchajcie, bo dochodzę do końca opowieści o Palau. O wyspach w archipelagu, nie wiem jak to nazwać, w grupie wysp Mikronezji. Nie wiem, czy tam się coś pojawiło, to znaczy może nas, bo chyba nikt nie dzwonił. Nie wiem, czy tam się pojawiło coś jakby na czacie. To może, ja przypomnę numer najpierw, 222-195-321. 222-195-321 i Skype kontestacja.com. Na czacie pojawiło się, generalnie ja szczerze powiedziawszy chciałem dowiedzieć się czegoś o Wenezueli, ale spojrzałem i zobaczyłem, że już o tym było, a na czacie Agnieszka poleciała trochę dalej i chciała dowiedzieć się czegoś o Białorusi albo o Litwie. Wow. Także masz, Sławku, do wyboru, bliskie nam kraje. No dobrze, to widzę, że jest bardzo od takich... Wiesz co, Karol, słyszę siebie, tam jest jakiś pogłos. Już powinno być okej. Dobra, dzięki. Więc rzeczywiście po prostu Agnieszka nas przywiodła rzeczywiście do domu. Ja tak się rozpędziłem gdzieś tam w Mikronezję. I teraz co? No Białoruś. Okej, no na Białorusi byłem, mimo że to jest całkiem blisko, tak? To byłem tylko dwa razy. Raz to pojechałem pociągiem z Warszawy do Mińska przez Terespol, a potem jakoś chyba autobusami właśnie na Litwę do Wilna i później do Kaunas i tam nad morze i wróciłem przez Kaliningrad, więc zrobiłem sobie to był, nie wiem, jakiś dłuższy weekend majowy czy może jakiś inna tam okazja, już nie pamiętam, wziąłem jeszcze jakieś tam parę dni wokół tego weekendu i właśnie zrobiłem sobie taki przejazd. A ostatni raz to było, no to było, powiedzmy, ten pierwszy wyjazd to było gdzieś tak, nie wiem, pod koniec lat 90. chyba. A ostatnim razem byłem z jakieś dwa lata temu. No i co, jeżeli chodzi o Białoruś, to znaczy tak, no po pierwsze to wiecie, że potrzebna jest tam wiza, żeby wjechać, więc no to jest jakiś trochę paradoks tego wszystkiego, że na Palau można jechać bez wizy. Na całe szczęście, bo nie wiem, gdzie by tę wizę trzeba było załatwiać, tak? Bo tutaj Palau, nie wiem, gdzie ma swoje ambasady. Natomiast taki paradoks, że na Białoruś trzeba mieć wizę. No i co? No Białoruś dosyć biedny kraj. No w porównaniu do Polski to jest trochę tak, jakby się podróżowało w czasie. Czyli powiedzmy jadąc tam pod koniec lat 90. czy teraz w 2010. to ma się trochę wrażenie takiej podróży w czasie. Z drugiej strony Mińsk dla mnie był niesamowitym zaskoczeniem, bo to jest miasto, gdzie jest naprawdę niesamowicie czysto. I jak mówiłem, to znaczy ludziom, że no bo pytali tam, a skąd jesteś, no to mówię, że tam z Kenii, a jak mówiłem z Polski, to i tak nie wierzyli, że jestem z Polski, więc czasami mówiłem z Polski, czasami, żeby już nie komplikować, to mówiłem od razu, że z Kenii. A gdzie mieszkasz? No w Polsce. Jak słyszeli, że w Polsce, no to wielu z nich było w Polsce, znają Polskę, ale
Wiele osób powiedziało mi, no tak, fajny kraj, tylko u was strasznie brudno. I właściwie ja dopiero wtedy tak zwróciłem uwagę, no to znaczy, co oni tak gadają o tym, że jest tak brudno w Polsce? I zacząłem się przyglądać temu, jak jest w Mińsku. No i rzeczywiście tam bardzo trudno było znaleźć jakiś papierek na ulicy, tak? To znaczy o psich odchodach to już nawet nie powiem. Nie pamiętam w ogóle, ale to jest też chyba jakaś taka nasza warszawska, przynajmniej nie wiem, może to nie mówię o całej Polsce, tak? Ale nasza warszawska tutaj specyfika. W Mińsku jest bardzo dużo takich, powiedzmy, oczywiście sowieckich budynków, jakieś tam sowieckie hotele i tak dalej, ale też jest nieduże, ale dosyć urokliwe stare miasto, ale to stare miasto to jest, powiedzmy, no nawet w Warszawie stare miasto nie jest duże, ale to w Mińsku to jest dosłownie, powiedzmy, tam parę uliczek i część z tych domków jest odrestaurowana, część tak się jakby rozsypuje, więc no, takie mieszane trochę uczucia. Oczywiście jest dużo takich sowietyzmu, to znaczy szerokie ulice, bardzo szerokie, jakieś duże gmaszyska partyjne, czy jakieś tam rządowe. Więc co tutaj jeszcze powiedzieć o Białorusi? To znaczy, no nie wiem, chyba nie wiem jaki aspekt tam konkretnie interesuje. Czy warto jechać turystycznie? Powiedzmy tak, no jak dla mnie to wszędzie jest warto jechać i zawsze się cieszę. Na pewno tam ludzie są bardzo tacy otwarci, to znaczy pamiętam, że jak pierwszym razem pojechałem, to spotkałem jakieś dziewczyny młode, właściwie to chyba one same do mnie podeszły i zaczęliśmy tam rozmawiać, bo rzeczywiście ludzie, tam gdzie jest mało turystów, To ludzie są bardzo otwarci na turystów. Aha, no cześć, przepraszam, tak, zaraz, Jacek. Zaraz ciszę, bo radio. Tak, chciałem zapytać, bo te podróże, nie wiem, tak za rzadko cię słuchałem, zacząłem cię słuchać przed zwiedem, może tak opowiem, że słuchałem wywiad, przeczytałem w jakiejś gazecie. Byłem u dentysty, tak patrzę i znałem cię na twoje nazwisko przez to, że w kontestacji jesteś po Martinie. A tak brzmi, wywiad fajnie i dobra, ty po stare, bo to jak to dentysty stare gazety. Ale dobra, jakie państwo? Mam jechać blisko Litwy, czy tak mogę być w Białorusi, czy daleko? Wiesz co, właściwie to my już zrobiliśmy podróż dookoła świata, więc możemy zrobić drugi raz, tak? To znaczy... No bo jak mówiłeś o Palau, to odmieniam, to bym chciał o Japonii. To też bardzo interesuje mnie ten kraj. Nie wiem, czy już był kiedyś. Był, może nie był, nie wiem. Nie słuchałem wszystkich. Jeśli nie był, to bym Japonii. Tak. Jeśli nie, to Stany Zjednoczone, albo Singapur. O, jak no chcesz, dobra. To możesz sobie wybrać. No to, dobra, dzięki Jacku. No dobrze, no to w takim razie dzięki. Wylecieliśmy z Warszawy na antypody, wróciliśmy na Białoruś, a teraz znowu na wschód, czyli wracamy w regiony trochę jakby Palau. W Japonii byłem tylko raz, to było w 2002 roku, czyli wtedy jak Polska się zakwalifikowała na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, po raz pierwszy od tam, nie wiem, była jakaś duża przerwa, kilkanaście lat chyba, nie wiem, 16 albo 20 nawet, lat przerwy i jakoś tak sobie obiecywałem, że jak Polska wreszcie się zakwalifikuje na Mistrzostw Świata, no to pojadę. No i akurat padło na Japonię i Koreę. Polska grała w Korei, akurat w grupie z Koreą, tam Portugalią, Stanami Zjednoczonymi, więc pomiędzy meczami Polski, ale tak naprawdę widziałem tylko dwa mecze Polski. Polska-Portugalia, 4-0 chyba przegraliśmy i potem Polska... Stany, gdzie już nie miało to żadnego znaczenia, bo już wiadomo, że awansuje dalej Korea i Stany, no to wygraliśmy ze Stanami chyba 3-1 czy coś takiego. No ale w przerwie między meczami poleciałem do Japonii i właściwie muszę przyznać, że Japonia mnie rozczarowała. Znaczy, o ile w Korei jak przyleciałem, to tam od razu na lotnisku czuło się atmosferę tych mistrzostw. Były flagi wszystkich państw, foldery różne we wszystkich językach krajów, które uczestniczyły, powiedzmy, w tych mistrzostwach. Ludzie ubrani tak na czerwono, jakby, powiedzmy, kibice swojej drużyny. Jak grała Polska z Portugalią, to wyobraźcie sobie, no bo Polaków tam było niewielu, tak? Portugalczyków no może trochę więcej, ale też niewielu, przecież to mały kraj, tak? Ile ludzi pojechało aż do Korei. Więc tych kibiców, powiedzmy, z tych oryginalnych krajów, tych zespołów, które walczyły, było mało. Ale chyba, nie wiem, po parę tysięcy Koreańczyków przebrało się w stroje narodowe drużyny Portugalii
i wymalowali sobie na twarzach flagę Portugalii i tak dalej, jakieś tam przyśpiewki po portugalsku. A kolejne parę tysięcy Koreańczyków z kolei ubierało się po polsku, tak? I śpiewali tam Polska gola i jakieś tam inne rzeczy, powiedzmy, które były w miarę łatwo im wymówić. I oni w sumie byli głośniejszymi kibicami niż my, tak? Którzy przyjechaliśmy z Polski, czy tam powiedzmy nawet ci Polacy, którzy mieszkają w Korei. Więc tam mówię o tym, żeby pokazać, do jakiego stopnia tam ludzie byli zaangażowani w te mistrzostwa, tak? A z kolei i w ogóle wszędzie były ekrany, tak? I pamiętam, że raz, kiedy jechałem na jakiś mecz pociągiem, mówię, kurczę, no szkoda, bo akurat w tym czasie, jak jadę pociągiem, to tam miała grać, nie wiem, Brazylia, czy już nie pamiętam, jakiś zespół, ale w każdym razie jakiś bardzo fajny mecz się zapowiadał, tak? I kurczę, no ja niestety go spędzę w pociągu, tak? No i ku mojemu zaskoczeniu, tak jak w samolocie, jak się leci takimi szerokokadłubowymi samolotami na długich rejsach, czyli powiedzmy, nie wiem, tam do Stanów czy gdzieś, za wodę, no to bardzo często jest tak, że opuszczają się z sufitu, spod sufitu opuszczają się ekrany, tak? I na tych ekranach tam puszczają albo filmy, albo trasy przelotu, zaznaczają, gdzie jesteśmy. I tak samo się wydarzyło w tych przedziałach kolei, tak? To znaczy jedziemy i 5 minut przed meczem, hop, zaczęli transmitować relację telewizyjną, tak? Jakby na żywo. Więc jakby no szok. Zresztą w ogóle, wiecie, Samsung i LG i powiedzmy tam DU i inne te firmy koreańskie, które robią elektronikę, to oni się po prostu prześcigiwali, tak? Wielkości ekranów, gdzie one są, rozmieszczaniem ich po prostu na poczcie było po kilka czy kilkanaście, tak, tych ekranów. Więc naprawdę miało się wrażenie, że cały kraj żyje futbolem. Natomiast jak przyjechałem do Japonii, to w ogóle nawet na lotnisku nie było informacji, gdzie można kupić bilety. To znaczy, w ogóle tak jak pytałem ludzi, to tak jakby pierwszy ode mnie się dowiadywali, że tam turniej jakiś będzie, tak? To znaczy, czy już trwa, bo to nie było, że on miał się zacząć. On już trwał, jak ja tam przyjechałem. Więc to byłem zniesmaczony tym. Czasami było tak, że okej, tam na jakiś mecz mi się udało kupić bilet i pojechałem. Natomiast kilka meczów no, oglądałem w telewizji, tak? I o ile w Korei to właściwie wszędzie można było oglądać, nawet przed pocztą, przed dworcem, ludzie siedzieli po prostu na trawnikach, czyli bezpośrednio na asfalcie i oglądali te mecze z dużych telebimów, to w Japonii w ogóle nigdzie takich telebimów nie było, więc nawet jak wchodziłem do jakiejś restauracji, w której były telewizory, to były włączone jakieś zupełnie inne programy, powiedzmy, japońskie. I pamiętam raz wszedłem do takiej restauracji i dosłownie oprócz mnie to akurat było tam jakieś dwóch gości, którzy w ogóle siedzieli tyłem do tego telewizora i tam coś tam gadali, więc poprosiłem tego kelnera, żeby zmienił, poszukał, gdzie jest tutaj ten. No i on poszukał. I wyobraźcie, że z tych dwóch gości po prostu zaprotestowało, że to znaczy, że oni nie chcą tego, bo tam nie wiem, coś oglądali, chociaż siedzieli tyłem, więc po prostu wyszedłem z tej restauracji, żeby znaleźć gdzieś jakieś inne miejsce, straciłem kawałek meczu, zanim znalazłem. Więc byłem zdegustowany pod tym względem, ale też o ile Seul jest miastem takim super nowoczesnym, bardzo nowoczesne budynki, powiedzmy wszędzie tak, no nie wiem, znaki, okej, po koreańsku, chociaż koreański okazało się, że też to są takie, powiedzmy, z punktu widzenia Polaka krzaczki, ale ponieważ wszędzie były napisy po koreańsku i pod spodem po angielsku, to wiecie, że ja te krzaczki zacząłem troszkę odróżniać, bo w odróżnieniu od japońskiego, czy chińskiego, czy gdzieś tam, gdzie tych, powiedzmy, no, liter jest, tam to idzie w setki, czy w tysiące, to w Korei to jest normalnie 26 liter, tak? To jest taki sztuczny język, sztuczny, w sensie niedawno jakoś tam wymyślony i to jest tak normalnie tak jak w Polsce, tam 26 liter. Oczywiście one są inaczej wyglądają i tam powiedzmy jest dużo kółek i krzyżyków i tam laseczek, ale to już byłem w stanie po paru dniach już trochę zacząć to rozpoznawać. Oczywiście nie czytać i nie rozumieć, ale no przynajmniej rozumieć te literki, tak? Ale wszędzie, właśnie dzięki temu, że wszędzie były po angielsku. Natomiast w Tokio to właściwie bardzo mało po angielsku. Często się zdarzało, że jak kogoś starałem się zapytać, jak tutaj gdzieś dojść, to ludzie po prostu przechodzili obok.
tak jakby, nie wiem, w ogóle nie słyszeli mojego pytania, nie zwracali na mnie uwagi. W Korei, jak zapytałem kogoś o drogę, to nie tylko, że mi wytłumaczył, taki chłopak i dziewczyna, pamiętam raz, ale to już zdarzyło się wiele razy, ale wręcz wytłumaczyli mi, a po paru minutach, to znaczy ja poszedłem no, zgodnie z ich wskazówkami, a po paru minutach oni do mnie przybiegli, oboje, tacy zziajani, bo przypomnieli sobie, że jest krótsza droga, czy prostsza, tak, żebym się nie zgubił, więc nie tylko, że mi wytłumaczyli bardzo jasno i przejrzyście, ale jeszcze przybiegli, że właściwie przepraszając mnie, że właściwie jest jeszcze krótsza droga, bo tylko nad nią wpadli po chwili, tak, więc wiecie, więc to też była duża różnica. Oczywiście chyba wydaje mi się, że jednak w Japonii, w Tokio i w Kyoto tym bardziej, to znaczy jest więcej takich zabytków i powiedzmy, no więc nie chcę tutaj jakby powiedzmy japonifilów, tak, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, jakoś zniechęcać czy irytować, tak, no, na pewno to jest piękny kraj, piękna kultura i tak dalej, ale po prostu dla mnie, który przyjechałem z Korei, to muszę przyznać, że bardzo się cieszyłem, że znowu wracam do Korei, tak, i jakby Japonia tak mi się nie do końca spodobała. Niestety nie byłem tam drugi raz, bo być może, że to była tylko kwestia właśnie tego pierwszego wrażenia i jak czasami bywa, to znaczy jest ono mylne. To, co na pewno zapamiętam z Tokio i jak wrócę tam, to będę chciał to powtórzyć, to nie wiem, słyszeliście o takim hotelu kapsułkowym. To w ogóle, no wiecie, no, to jest tak, że ja w hotelach nocowałem już, powiedzmy, no nie wiem, w różnych krajach, w różnych kontynentach, w różnych standardach, od powiedzmy bardzo budżetowych, moich ulubionych, poprzez jakieś takie no, najdroższe tam gdzieś, nie wiem, we Włoszech, czy w Istambule, czy w Londynie, w jakichś super luksusowych, czy nawet pod Londynem, gdzieś tam w jeszcze bardziej luksusowych, jak jeździłem służbowo. To przyznam, że jak wszedłem do tego hotelu kapsułkowego, pytałem w ogóle jak tam trafić i tak dalej, ktoś mi tam w końcu pomógł, to byłem w szoku. Czułem się tak, jakbym pierwszy raz w ogóle wchodził do hotelu jakiegokolwiek, no bo wiecie, jak na pewno korzystaliście z hoteli, no to zwykle jest tak, że jest napis hotel, wchodzi się przez drzwi do jakiegoś holu i tam po lewej stronie, po prawej, na wprost, no gdzieś jest recepcja, tak? No i teraz przychodzi się do tej recepcji, jak kolejka jest albo nie ma, no i tam ta recepcjonistka albo masz rezerwację, albo pytasz, czy jest pokój, no ona mówi tak, ile kosztuje, tralala, jakiś tam dokument do wypełnienia, no i dostajesz klucze, płacisz albo dajesz kartę, albo w ogóle płacisz później, no to jest jakby inna sprawa, tutaj są różne możliwości, ale dostajesz klucz, idziesz do windy, wjeżdżasz na twoje piętro, idziesz, otwierasz sobie pokój i jesteś już w pokoju, tak, ze swoim bagażem. Czasami może być jakiś bellboy, który weźmie twój bagaż i sam ci go tam dostarczy po jakiejś chwili, tak. Natomiast w tym hotelu kapsułkowym to jest tak, że wchodzisz z ulicy, otwierasz drzwi i od razu na wprost drzwi jest biurko, nieduże, i za tym biurkiem tam powiedzmy wiszą kluczyki i tyle, tak? To znaczy wchodzisz, od razu jest biurko. No ale okej, no Japonia, tam dbają, żeby miejsce było dobrze wykorzystane, no rozumiem. No i teraz pytam, czy są pokoje. No i ten facet nie mówi po angielsku. No okej, no powiedzmy trochę dziwne, że w hotelu nie mówi, no ale okej, no Tokio, duże miasto, tralala. No i jakoś tam łamanym angielskim, no dogadujemy się, że tak, oczywiście, że są pokoje, no bo wiszą klucze. No okej, no dla mnie to nie było takie oczywiste, no dla niego są, no okej, dobra. I teraz cena, pytam ile kosztuje, no on znowu robi wielkie oczy, no bo przecież wiadomo ile kosztuje, tak, no 5000 jenów i tyle, tak. To wiadomo, no okej, no to 5000 jenów, proszę. No i on mi daje kluczyk, okej? No i pokazuje, ja idę do windy, a on mi tam pokazuje, nie, i tam jakieś drzwi. No i trochę się zdziwiłem, no bo ten, na tym kluczyku jest tam, nie wiem, 1201, czy tam 1210, no to domyślam się, że to na 12 piętrze, tak? A tutaj nie do windy, tylko jakieś drzwi. No dobra, wchodzę wszedłem do jakiegoś pomieszczenia, które przypominało mi, albo powiedzmy tak, wiecie, jak są takie szatnie gdzieś, nie wiem, dla piłkarzy, czy jakichś tam sportowców, albo połączenie szatni z takim
miejscem, gdzie na dworcu przechowuje się bagaże, tak? Po prostu no, jest jakaś tam skrytki są z numerkami, tralala, no więc znalazłem tę swoją skrytkę 12010, tam jaki to był ten numer, i otwieram tę skrytkę i mówię, kurczę, to w Japonii taki porządny kraj i coś, i się pomylili. Dlaczego? Tak uważałem. No dlatego, że dali mi czyjąś skrytkę, tak? No bo w tej skrytce są jakieś rzeczy czyjeś. Już miałem wracać na recepcję, mocno zdziwiony tym, że po prostu dał mi kluczyk do czyjejś skrytki, ale zorientowałem się, bo tam byli jacyś inni, powiedzmy też, no, goście hotelowi, którzy weszli przede mną, że oni po prostu rozbierają się tam w tej przebieralni, tak? I po prostu ściągają, wyskakują ze swoich garniturów, krawatów, koszul i tak dalej i wskakują w kimono. Więc ja przyjrzałem się i mówię, aha, to nie są czyjeś rzeczy, to są moje rzeczy. Tak? Czy tam było kimono, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, bambosze takie nazwijmy i ręcznik i coś tam jeszcze, przybory do kosmetyki, tak? Jakaś tam szczotka do zębów i tak dalej. No i małpując trochę to, co oni robią, no to też wyskoczyłem ze swoich dżinsów i coś tam, no i starałem się to wszystko włożyć. Ta skrytka malutka, ten plecak, mimo że nie miałem jakiegoś ogromnego plecaka, to nijak nie chciał wejść do tej skrytki. No mówię, no dobra, no to wezmę go ze sobą do pokoju, tak? No i słuchajcie, i poszedłem za tymi Japończykami, jakby naśladując ich do windy, wyjechałem na 12 piętrze, ups, a tam ściana i po prostu jedno nad drugim takie... Jakby to powiedzieć, jak szuflady, tylko takie szuflady podłużne, tak? To znaczy, albo jak trumny, wiecie, jak w kostnicy się wyciąga takiego denata, tak? Uboszczyka po prostu i on tam głową się wyciąga go i on leży na czymś takim, tak? To znaczy, no to tylko, że to nie były szuflady, które się przesuwają, tak? No bo to nie, my nie byliśmy denatami, sami tam wchodziliśmy, tak? Więc się wchodzi do takiej szuflady. I ta szuflada ma, powiedzmy, tak gdzieś z metr szerokości, metr wysokości i jakieś tam 2 metry długości, tak, są 2 metry, może nawet nie, więc jest dosyć klaustrofobicznie, ledwo tam ten plecak właściwie wcisnąłem gdzieś tam sobie w nogi, i na podłodze jest właściwie od ściany do ściany i od jednej ściany aż do, powiedzmy, okna chciałem powiedzieć, ale tam chyba nie było okna, to jest po prostu materac, i właściwie nie ma drzwi wejściowych, tak, to znaczy jest tylko taka, powiedzmy, jak to nazwać, roleta z bambusa, coś takiego, tak, co można tam pociągnąć i sobie trochę jakby to zamknąć, tak, więc naprawdę to było niesamowite, w ogóle fajnie też było w łazience, też się tam czułem jak po prostu jak nowicjusz, w ogóle nie wiedziałem co i jak i ci Japończycy już trochę się zorientowali, że ja taki nie tamtejszy, zresztą to nie trudno się zorientować po moim wyglądzie, ale też i moim zachowaniu, widać było, że pierwszy raz jestem w tego typu miejscu. Bardzo mi się spodobało, tak? Bo jakby ten efekt nowości, to znaczy bardzo mi się spodobał. Następnego dnia zdecydowałem, że chcę tam po prostu zostać, tak? I zjechałem do recepcji i mówię, że chciałbym zarezerwować sobie miejsce jeszcze na wieczór. I tutaj akurat był recepcjonista, który już znał lepiej angielski. I w ogóle, ale mimo tego nie potrafiliśmy się dogadać, bo okazało się, że nie ma czegoś takiego jak zarezerwowanie sobie hotelu kapsułkowego, bo hotel kapsułkowy to nie jest miejsce, do którego się przyjeżdża, jakby planuje się przyjechać, o w ten sposób powiem. To jest miejsce, w którym Japończycy spędzają, czy Tokijczycy, bo nie wiem, czy to jest popularne w innych miastach, ale w Tokio, spędzają noc, jak już spóźnili się na ostatnie metro. Bo powiedzmy Tokio jest gigantycznie, potwornie wielkie, właściwie to w Tokio też nie ma centrum i coś, ale to pewnie na inną audycję, bo już zbliża się koniec, ale Tokio jest po prostu gigantyczne i tam właściwie nie jeździ się samochodem, zresztą są korki i tak dalej, potworne odległości, więc zostaje tylko metro, a w nocy ewentualnie taksówka, tak? I teraz, jak ktoś mieszka naprawdę daleko, no to go trochę nie stać, żeby tą taksówką jechać, więc po prostu zatrzymuje się w takim hotelu kapsule, tak? I temu to służy, a nie... Także tam nikt nie rezerwuje czegoś takiego, no bo każdy zakłada, że zdąży na to ostatnie metro, tak?
Więc w ogóle te hotele są tylko dla mężczyzn. To jest następna sprawa. Nie wiem, co robią kobiety w Tokio, jak nie zdążą na ostatnie metro, ale pewnie zostaje już im tylko taksówka. Albo może są takie kapsułki dla kobiet. Aczkolwiek chyba o to pytałem i wyglądało na to, że kapsułkowe hotele są tylko dla mężczyzn. Więc wiecie, no jest tam sporo takich rzeczy, ciekawostek. Jak trafiłem też na jakieś święto, już nie pamiętam, jak to święto się nazywało, ale też w jakiejś tam dzielnicy, powiedzmy Tokio, tak przez przypadek zupełnie, jakoś, no naprawdę, ludzie, którzy tam, no widać, że bardzo religijni, tacy powiedzmy z poszanowaniem dla tradycji, i powiedzmy są takie regiony Tokio, gdzie się człowiek czuje, jakby był po prostu, nie wiem, dziesiątki kilometrów od jakiejś miasta, więc jest cisza, spokój, w ogóle takie jakby trochę wiejskie klimaty. Oczywiście bez krów, tam powiedzmy kaczek, czy powiedzmy jakichś innych zwierzątek plątających się pod nogami i tam, ale właśnie takie trochę wiejskie klimaty, więc nie, no fajnie, fajne też parki, bardzo zadbane, muzea. W ogóle ja nie, w ogóle bardzo nie lubię, ogólnie jeżeli można powiedzieć, że jestem takim wszystkożercą, to znaczy wszystko jem, wszystko mi smakuje, to znaczy oprócz bananów, tak, moi znajomi wiedzą, śmieją się zawsze, jedyny owoc, którego nie jem, to próbuję wszystkie kuchnie, wszystko, co powiedzmy nie znam, to próbuję. O tyle jakoś w ogóle kuchnia japońska w ogóle mi nie podchodzi. Tak? I tutaj pamiętam, że w Polsce było bardzo modne, w ogóle takie nawet szpanerskie, choćby na sushi, coś tam. To w ogóle dla mnie to było po prostu pomyłka. Tak? Jak ktoś nalegał, żebyśmy poszli na sushi, to ja wiedziałem, że lepiej jak się najem wcześniej, tak? Bo to zupełnie jakby nie leżało. I o tyle w Tokio to jedzenie nie było najgorsze. To znaczy nie to, że jestem jakimś wielkim fanem japońskiego jedzenia tak czy inaczej, ale w Tokio przynajmniej były takie, trudno to nazwać restauracje, bardziej takie powiedzmy bary szybkiej obsługi na kołach, tam się wchodziło takie, powiedzmy tak jak wóz drzymały, coś takiego, tak? To znaczy tylko, że oczywiście przerobione tam, otwarte z dwóch stron i powiedzmy są jakieś takie stołki, się siedzi, tralala, obserwuje ulicę i tam jest ta kuchnia, widać co kucharz robi i to. I to naprawdę było całkiem fajne, tak? A oczywiście w tej atmosferze też, tak, tego miasta ruchliwego, coś tam, a ty sobie gdzieś tam jesz. A oczywiście ta kuchnia, to znaczy ci ludzie, którzy się przewalają tam przez to znaczy, nie, to też jest, to nie jest tak, że zupełnie spokojnie się siedzi jak w jakiejś tam kawiarence, powiedzmy w Paryżu, tak? Ale to trochę taki klimat, więc to jedzenie tam mi całkiem smakowało. Za to jak poszedłem do jakiegoś takiego, powiedzmy, dobrej restauracji, sushi, no to znowu byłem jakoś tak rozczarowany, więc jakoś widać, że to japońska kuchnia jest dla mnie taka trochę bez smaku i taka jakby bardzo sterylna. Aczkolwiek bardzo ładnie to wszystko wygląda, tak? No ale to jest jakby też inna sprawa. Trochę się rozgadałem, już jest czas chyba kończyć. Tak, no możemy już kończyć, dzisiaj troszeczkę wcześniej. Ja od siebie dodam, żebyście sponsorowali kontestację i audycję Freedomia w szczególności. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam wszystkim też za tutaj słuchanie, za bardzo ciepłe słowa, które za każdym razem jak spotkam jakiegoś kontestadora gdzieś w Polsce, czy w Anglii, czy na świecie, to bardzo ciepłe słowa, więc dziękuję wam za to bardzo. No i dołączam się do apelu Karola, żebyście zasponsorowali fantastyczne radio. Jestem pełen wrażenia tego, co robią chłopaki, żeby to radio utrzymywać, rozwijać i rzeczywiście ono się utrzymuje z waszych datków, więc liczę na to, że jeżeli jesteście sympatykami kontestacji, to pokażecie też tak w formie jakby finansowej, nawet małej, ale chociażby symbolicznej, ale coś tam wniesiecie. Także dzięki wam bardzo. Za tydzień, jeśli Karol, nie wiem jak ty będziesz z czasem, ale ja na razie nie planuję żadnego wyjazdu, więc za tydzień powinna też być audycja. No i do usłyszenia i szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był dokładnie taki, jak sobie wymarzycie, a bądźcie śmiali w swoich marzeniach, bo jestem przekonany, że rok ten będzie dokładnie taki, jak sobie zażyczycie. Tak? Więc nie folgujcie sobie, nie róbcie jakiejś autocenzury, nie nastawiajcie się od razu na to, że będą tutaj kłopoty, bo po prostu jakieś kryzysy nam grożą i inne tam pierdu. Po prostu róbcie swoje
i rok będzie na pewno fantastyczny dla każdego z Was. Także wszystkiego naj i do usłyszenia niedługo. Ja się dołączam do życzeń. Dobranoc. Albert, wychodzimy!